Cześć, tu Wojtek, dział edukacji Muzeum Manga w Krakowie. Witam Was na kolejnym, ostatnim już z całej serii o prowadzeniu po wystawie Japoński Notes Andrzeja Wajdy. Dzisiaj zabiorę Was na dwie ostatnie podróże Andrzeja Wajdy do Japonii. Jedna numer 6 w 1993 roku i ostatnia, siódma, w 1996. Niejednokrotnie wspominałem Wam podczas tych oprowadzeń, że Andrzej Wajda współpracował z Tamasaburo Bando V, aktorem teatru Kabuki. Andrzej Wajda nie zaprzestał jednak tej współpracy i pomimo tego, że premiera spektaklu Nastazja z Tamasaburo Bando miała miejsce w Tokio w 1993 roku, to stwierdzono, że dobrze by było nakręcić też ekranizację filmową. I to właśnie po raz szósty w 1993 roku Andrzej Wajda odwiedził Japonię po to, żeby rozpocząć zdjęcia do filmu Nastazja na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego Idiota. Podczas tych dwóch ostatnich podróży do Japonii w 1993 i 1996 roku Andrzej Wajda miał możliwość zobaczenia kilku takich najważniejszych zabytków japońskiej architektury obronnej. Pierwszym z nich był zamek w Osace. Jego szkic znajduje się tuż za mną. Warownia została wybudowana przez jednego z najbardziej znanych dowódców i polityków drugiej połowy XVI wieku, Toyotomiego Hideyoshiego. Po śmierci Hideyoshiego zamek odziedziczył jego syn Hideyori. Na początku XVII wieku forteca została zdobyta przez szoguna Tokugawa, a następnie zniszczona. Zamek był jeszcze kilkukrotnie niszczony i odbudowywany. Najnowszą bryłę zamku trudno nazwać rekonstrukcją, ponieważ została niejako odbudowana na nowo, dodatkowo przy użyciu dużej ilości betonu. Mimo wszystko zamek szogunów w Osace stanowi interesującą atrakcję turystyczną, m.in. ze względu na swoje historyczne znaczenie oraz znajdujące się w nim zbiory muzealne. Andrzej Wajda nie przeszedł obojętnie wokół tej twierdzy, zostawiając po sobie nie tylko szkice zamku, ale i komentarz, który teraz zacytuję. Domek siedzi na domku. Bardzo brzydka i bezmyślna architektura. Nic dziwnego, że Japończycy od razu uciekli w nowoczesność od swojej imperialnej architektury monumentalnej. Z tego nic się nie da zrobić. Chyba, że to jest altanka w ogrodzie Pałacu Cesarskiego w Kioto. Brzydotę wzmaga rekonstrukcja z lat 30. Dziwna kombinacja betonu z drzewem. Aby kontynuować naszą podróż po wystawie, musimy się na razie przenieść w miejsce, które już widzieliście wcześniej. Gablotę przy wejściu do galerii Muzeum Manga. Podczas trzeciego oprowadzania po wystawie Japoński Notes odwiedziliśmy po raz pierwszy tą gablotę. W tej gablocie, która znajduje się centralnie na wejściu do wystawy i która moim zdaniem jest przedłużeniem wystawy Japoński Notes, znajduje się bardzo dużo pamiątek dotyczących funkcjonowania Fundacji Kyoto Kraków. W 1993 roku, po zdobyciu funduszy na wybudowanie Centrum Manga, po zdobyciu sponsorów, a jak również po otrzymaniu projektu od architekta Araty Isozakiego, przystąpiono do budowy Centrum Manga. W tym miejscu, po mojej prawej stronie u góry, możecie zobaczyć zdjęcie z wmurowania kamienia węgielnego i jego poświęcenia właśnie w 1993 roku. Widzieliście już to zdjęcie podczas trzeciego oprowadzania po wystawie Japoński Notes. W maju 1993 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Manga. Wydarzenie odbyło się w obecności wielu gości z Polski i zagranicy, a poświęcenia kamienia dokonał kapłan Shinto oraz ksiądz katolicki. Na tym zdjęciu zobaczyć możecie m.in. Andrzeja i Krystynę Zachwatowicz-Wajda oraz głównego architekta Aratę Isozakiego. Budowa Centrum Manga zakończyła się w 1994 roku. W uroczystości otwarcia brało udział bardzo wiele gości z Japonii, m.in. książę Takamako z małżonką, jak również delegacja japońskich kolejarzy. W kwietniu 1995 roku ambasador Japonii w Polsce wręczył Andrzejowi Wajdzie order wschodzącego słońca trzeciej klasy przyznany mu przez cesarza Japonii. Kamera pokazuje właśnie odznaczenie oraz dyplom, które znajdują się w gablocie. Order Wschodzącego Słońca to jedno z najwyższych rangą odznaczeń w Japonii, przyznawanych osobom cywilnym za szczególne zasługi dla państwa. Siódma i ostatnia podróż Andrzeja Wajdy do Japonii miała miejsce na przełomie października i listopada 1996 roku. W tym czasie Andrzej Wajda wybrał się do kraju chryzantemy głównie po to, żeby odebrać nagrodę Premium Imperiale. Między innymi ta podróż była związana również z promocją nowo powstałego Centrum Manga w Krakowie. W tej chwili widzicie właśnie Order Premium Imperiale, znajdujący się tak jak poprzednie wyróżnienia w gablocie przed wejściem do przestrzeni wystawowej.
Odznaczenie przyznawane jest przez Japońskie Stowarzyszenie Artystów, a Andrzej Wajda otrzymał je w kategorii film i teatr. Przy okazji ceremonii wręczenia Premium Imperiale Wajdom udało się spotkać z parą cesarską, cesarzem Akihito i cesarzową Michiko. Zamek Białej Czapli w miejscowości Himeji to kolejne miejsce na szlaku architektury obronnej, które odwiedził Andrzej Wajda, tym razem w 1996 roku. Szkice zamku Himeji znajdują się po mojej prawej stronie. Zamek Himeji z pewnością bardziej przypadł reżyserowi do gustu niż poprzednia twierdza w Osace. Zakładam, że tak było z powodu dużo lepiej przeprowadzonych prac rekonstrukcyjnych, pierwotnie w latach 70. XX wieku. Drugie natomiast miały miejsce w XXI wieku, na długo już po wyjeździe Andrzeja Wajdy z Japonii. Oba przedsięwzięcia były sporymi wyzwaniami logistycznymi dla pracujących tam archeologów, historyków, architektów oraz wielu inżynierów. Zamek starano się zrekonstruować przy pomocy tradycyjnych technik architektury obronnej. Budowla zachwyca zarówno z zewnątrz swoimi świetnie odrestaurowanymi bielonymi ścianami, jak również i swoimi wnętrzami. Jest to bez wątpienia najsłynniejszy japoński zamek i jeden z trwałych symboli dziedzictwa kulturowego kraju, który pojawia się również na wielu pocztówkach i pamiątkach. Podczas 7 podróży do Japonii Andrzej Wajda odwiedził również Kobe. W Kobe odbywał się wtedy festiwal kina japońskiego związany z 100. rocznicą pierwszego pokazu filmowego w Japonii. Rok wcześniej, w 1995 roku, Kobe nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi, które zrównało z ziemią bardzo wiele budowli w całym mieście. Tak naprawdę festiwal, który miał miejsce właśnie w Kobe rok później, był również wydarzeniem na polu symbolicznym, mającym być niejako manifestacją odradzającego się z gruzów miasta. W Kobe Wajdowie zwiedzili park Meikan, w którym ustawiono związany z festiwalem pomnik stulecia kina w Japonii. Monument ten, wykonany w dużej mierze z nieregularnych głazów i kamieni, ma bardzo wymowne znaczenie w kontekście trzęsienia ziemi, a Wajda jako czujny obserwator rzeczywistości opatrzył szkic pomnika obszerną legendą. Przyglądał się nie tylko wspaniałym budowlom, monumentom albo pięknym parkom. Jego uwadze nie umknęły także liczne sadzawki z karpiami koi. Rysunki Andrzeja Wajdy z karpiami koi to jedne z najciekawszych prezentowanych na tej wystawie, oczywiście moim zdaniem. Karpie koi są rodzajem popularnej ryby hodowlanej, trzymanej w sadzawkach i oczkach wodnych ze względu na swoje dekoracyjne ubarwienie. Karp koi ma szerokie znaczenie symboliczne w kulturze japońskiej, gdzie wiąże się go z legendą, według której dawno temu pewne karpie zostały za swoją odwagę i upór zamienione w nagrodę w smoki. Ryby te stanowią więc wspaniały przykład kulturowych bohaterów japońskiego etosu pracy i wytrwałości w dążeniu do celu. Ich legendarna zmiana w smoki została wykorzystana jako symbolika Kodomo no Hi, japońskiego dnia dziecka. Dzieci, tak samo jak karpie koi, dorastając spotykają się z różnymi przeciwnościami losu, a kiedy dojrzeją, staną się dorosłymi tak jak karpie zostały smokami. Te szczególnie urocze szkice przedstawiające właśnie karpie koi widnieją na wielu gadżetach, które możecie sprawdzić na naszym sklepie internetowym. I tak właśnie ostatnie oprowadzanie po wystawie Japońskiej Noty z Andrzeja Wajdy dobiegło końca. I tym samym dobiegł końca też cykl naszych oprowadzeń. Jesteśmy już po 5 oprowadzaniach oraz po 7 podróżach Andrzeja Wajdy do Japonii. W zasadzie trzeba to jakoś podsumować. Moi drodzy, tak jak wam mówiłem to na każdym filmie, starałem się wam przekazać, że szkice Andrzeja Wajdy to jest niewątpliwie kontynuacja idei japonizmu, czyli przedstawiania przyrody japońskiej, japońskiej kultury przez europejskich, nazwijmy to, że zachodnich artystów. Szkice Andrzeja Wajdy wpisują się bardzo dobrze w ten kontekst, ponieważ przedstawiają ucięte kadry, przedstawiają również takie ulotne chwile, przedstawiają też po prostu obrazy przepływającego świata, tak jak drzeworyty japońskie ukiyo-e. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym ułamku udało mi się przekazać wam szczegóły dotyczące wystawy Japońskiej Noty z Andrzeja Wajdy. Pamiętajcie jednak, że prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat tej wystawy jest przepiękny katalog, który trzymam właśnie w rękach. Bardzo gruby, jak widzicie. Bardzo dużo znajduje się w nim szkiców i różnego rodzaju wspomnień Andrzeja Wajdy, które też niejednokrotnie starałem się wam cytować.
dział edukacji dodaje ciągle nowe elementy oferty edukacyjnej. Już za niedługo wyjdziemy z serią filmów dotyczących japońskich gier. Zobaczymy, co czas przyniesie. Mam nadzieję, że już za niedługo wyjdziemy do was przez te ekrany waszych komputerów i smartfonów, że za niedługo wreszcie będziemy mogli się ponownie spotkać na naszych zajęciach, jak również na oprowadzaniach po nowych wystawach w Muzeum Manga. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, myjcie ręce i czekajcie na otwarcie muzeum.